Jest taka noc. Jest taka noc w roku jedyna, kiedy się rodzi Chrystus dziecina. Wtedy świat cały Bogu dziękuje za to, że Syna ludziom daruje. Do Betlejem wszyscy podążają i najdroższe prezenty składają. Z czym przylecieli aniołowie? Czy ktoś zgaduje i może powie? Upominek jest to niewidzialny, za to nawet w niebie słyszalny. Oni pieśń przepiękną zaśpiewali i w niej Chrystusa wychwalali. Kiedy niebo o tym usłyszało, z całych sił się zastanawiało, co ja Bogu mogę podarować, by te narodziny uszanować. Najlepiej gwiazdę do kierowania, nocnej drogi mędrcom oświetlania. Mędrcy ze wschodu przywędrowali i szczerze Pana obdarowali. Mirę, kadzidło i złoto dając, złożyli królowi się kłaniając i z szacunkiem go pozdrowili, narodzenie Chrystusa sławili. Za nimi pasterze podążali, którzy nawet się nie spodziewali, że ujrzą Boga Najwyższego w postaci dzieciątka małego. Jedynie zdziwienie okazali, bo nic innego nie posiadali. I ziemia też zaskoczona była faktem, że Chrystusa zobaczyła. Swemu Stwórcy chciała podziękować i bezpieczne miejsce przygotować. To też grotę mu ofiarowała. Była przytulna, choć bardzo mała. Za to pustynia się ucieszyła, bo do prezentu się dołożyła. W grocie przez ziemię ulepionej zrobiła żłób ze skały rzeźbionej, który dla Boga Narodzonego służył zamiast tronu królewskiego. A my cóż mogliśmy ofiarować, by Bogu za wszystko podziękować? Najczystszą Marię Bogu Rodzicę, za wszystkich ludzi orędownicę. To ona Chrystusa nam urodziła, miłością wieczną Go obdarzyła. A jeśli i my Boga kochamy, to często do cerkwi podążamy. Zamiast prezentów i kwiatów wielu, przynieś Mu swe serce, przyjacielu. I bądź zawsze miły i uczciwy, wtedy Bóg będzie bardzo szczęśliwy.